O! Właśnie. Jaden! On się nazywał Jaden. Już sobie przypomniałam. Śmieszny typek. Taki zabawny. Trochę gnojony. A tylko trochę. Nawet dawaj, no. Jeremy. To ten policjant głupi. Przecież my zabiliśmy chłopa przez przypadek. Randomowo. Twój pierwszy raz? Słucham? Pierwszy raz zabiłeś? Pierwszy raz zawsze tak działa na człowieka. Jak mnie ten koleś denerwuje. Gdyby nie twoje zachowanie, nie doszłoby do tego. Wal się! Ale go wykręciło. Chłopie z jakimś to bratem on. Androidem. Jak się nazywa? Cukiereczek, Mareczek. Zuckerberg, o! Mirosław Gorda? Tak? To Mirosław. Chciałbym zadać kilka pytań. Cholera, co tak stoisz? Zaraz ucieknie! Okej, dobra, znowu są... Eventiki. O kurde, za późno wcisnęłam. Fak. Dobra, teraz dobrze wcisnęłam. Umiem! Hej, jeszcze raz. Biedna baba! Jak to? Przecież zrobiłam to. Dwa razy ją popchnęli. O, zacięło mi się! A przecież go złapałam! Kurde, prawie się wywaliłam. Przestańcie! Biedne kury, biedne ryby! A czemu nie zakładam tych swoich okularków teraz? Biedne, przecięte świnki i krówki. A chłop został świnią i się powiesił na haku. Też Shinks, no bo on ma okularki takie spoko, nie? Przecież. Chyba źle poszłam. Fiu. Tu są jakieś drzwi. Akcje w chłodni zawsze są popierdzielone. Zwłaszcza, że... Kurde! Nie chcę bić się ze świniami. Jezu! Ale mnie wystraszył! Nie wiedziałem, że to już tu będzie! A wygrywam z nim! To dlaczego dostaję ciągle w pierdziel mój Jaden? O.
Ale mu pieprznęłam. Dobrze. O, dobieg na miejsce. Chyba tym razem mamy naszego zobaczenia. Na pewno. Brusikowi byłaby smutna. To tak jakbyś powiedział, że człowiek po prostu gustujący w innych ludziach odnalazłby się w kostnicy. Myślę właśnie, że byłoby smutno Brusikowi. Detektywie! Wakey, wakey! Oha, było pite chyba, widzowie. Ale mało wypił, patrzę, to jest w tej flaszeczki. A. Mał tutaj przerażającą mimikę czasami. Bardzo mnie przeraża czasami ich mimika. A! Jaki miś uśmiechnięty! Nie chcę pić. On jaki uśmiechnięty miś. Tutaj będzie jak... A, moja odznaka? Policyjna? Bo detektywi nie mają tacy prywatni odznak chyba. Chyba, bo nie wiem w sumie. U, spluwa. Nie wiem, co to są sekrety rodziny. Nie mam pojęcia, co to jest. Ach, że mogłam włączyć lampeczkę, tak? Aj, to poczytać. Fiu. Serial? A nie znam tego w ogóle. Więc nic nie wiem. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Okej, okay. Ładnie to wygląda. Dziękuję, że daje mi możliwość podejścia do okien. Popatrzenia przez te okna. Na świat. Muzyka się zagęszcza? To tylko przypadek. Nie, to był chyba przypadek tylko. Mogę usiąść, ale to chyba jest tylko taki, żeby wódeczkę zaprezentować nam. Czy to nie wódka, to pewnie koniak albo whisky, brandy. Dobra, ja byłam jednak policjantem. Może przeszłam na emeryturkę? No bo sporo emerytowanych policjantów później zostaje detektywami. Przynajmniej tak w Stanach jest. Masz jakiś trop zabójcy? Słabo. Tak na dobrą sprawę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tylko też trochę mapę. Miałam Jadenem. Ale do tego sądzę, że potrzebuję chyba Jadena. Przepraszam. Mam takie wrażenie. Wszędzie fotele, znowu mogę sobie usiąść. Dobra, czy będzie sikanko event? Oczywiście! Jaki znowu miś zadowolony, co jest jego buzią? O, inhalator, ale chyba nie chcę. Przepraszam. Muszę mieć rączki. I buzię myję? Po sikaniu tak od razu, to samymi rączkami? Trochę creepy. Znaczy nie creepy, obrzydliwe bardziej niż. Chociaż creepy też, jeżeli ktoś tak robi, to jest creepem. Żadnego mydła, nic, tylko dotykał sobie siusiaka,
Potem nabrał na te ręce wody. I od razu... No już! A ty czas nie ma rączek? Miałam się odezwać, jak sobie coś przypomnę. Mogę wejść? Pewnie. Trochę się zgubiłam. To jest ta, którą uratowaliśmy? Wezmę twój płaszcz. Czy to nie ona? Kobiety, niestety też. Nabijesz się? Tak. To kogo my ratowaliśmy wtedy? To ja się zgubiłam. To kogo my uratowaliśmy? Krucyfiks, to ja się zgubiłam. Jak byłam w operze kiedyś, to niestety byłam świadkiem, jak dojrzałe kobiety wychodziły prosto z kabiny na zewnątrz, nie umywszy rączek. Nawet nie podeszły do zlewu, nawet nie udawały, że myją. No. To gdzie jest woda? To będzie woda? Jest, okej. Okay. Totalnie ble. I to mi tak troszkę uzmysłowiło, że niestety wszyscy ludzie to brudacy. Bez ograniczenia co do płci, statusu i tak dalej. Mi też psycha by nie pozwoliła. A chyba muszę usiąść. Coś sobie przypomniałam. Okay. Może to nieważne. Ale tego dnia, kiedy zniknął Johnny... To Johnny! To ktoś inny u niej stamtąd zniknął. Wysłany do ojca Johnny'ego. Nie wiem, co było w środku. Ale po jego przeczytaniu wyszedł. Potem już nie wrócił. Myślisz, on też ojców zgarnia! Z tym śmiercią Johnny'ego, zgadza się. O! Coś jeszcze w związku z tym listem? Okej. Okay. Zostawiłam kopertę. Dobra. Nic ważnego. Poza adresem. Adresem? Wystukany na starej maszynie. Może to trop, kto wie. Ale ja nie skończyłam jeszcze. Tylko kopertę. Dziękuję, Lorena. Dam znać, jak czegoś się czekaj, dowiem. Nie... Nie mogę tak siedzieć bezczynnie, a w tym czasie ty będziesz szukał człowieka, który zabił mi syna. Odkąd się zjawiłeś, dużo myślałam, no i... Chcę iść z tobą. Chcę ci pomóc w śledztwie. W ten sposób mi nie pomożesz, Loren. To zły pomysł. Uwierz mi. Pozwól sobie pomóc. Bo zatrzymam kopertę. Wóz albo przewóz. Słuchaj, takie śledztwo może być niebezpieczne. Prawda. Nie będę bawić się w ochroniarza. Ile śladów już pan znalazł, panie Shelby? Wyjmijcie strzęby. Może doprowadzić pana do morderstwa. Już czekam gierkować, na tylko ja sobie zapis to później. Był pomysł. Przepraszam, że dzięki bardzo mojego gierkowania. Czekaj. O! W ogóle wczoraj przyszłam Gowa, przypomniała mi się. O Boże, jaka piękna ale gra. Ale z ciebie numer, Loren. Trzeba to przyznać. Jestem tylko matką. Matką, która chce znaleźć mordercę syna. Współpracujemy? No, Loren ma jaja. Współpracujemy. Serafie, kto tak powiedział? Zastanawiam się nad Asasynem Mirażem, bo to taka gównogierka, więc sobie trochę zresetuję web, bo nie chcę od razu wchodzić w Cyberpunka z dodatkiem, bo nie przeszłam do Cyberpunka, a chcę właśnie jeszcze... chcę z dodatkiem od razu przejść, więc to tak właśnie będę chillować. Jezu, kto tak powiedział o tym... Że Kratos rozwinął się jako postać. Dobra, to pogadamy później, bo nie chcę w trakcie tak gadać o Gowie. Więc pewnie sobie na koniec jeszcze wrzucę jakąś gadkę.
Może lepiej zostań w samochodzie? Łuka, muza! Pamiętasz? Jak ty idziesz, to ja też! Jak Basik siedzi. Taki Strasburger stoi pięknie. No co my to robimy? My do Gordiego Kramera. Kramera? Ta wielka szyka od Kramer Construction? Jego syn. Myślisz, że on jest do rozwiązania? Na razie chcę tylko poznać odpowiedzi na parę pytań. Chodź, Lorel. Stroju wnętrz porozmawiamy później. Komu będziemy? Ciarki mnie tutaj przechodzą. Idę poszukać Gordiego Kramera. Zostań tu i czekaj nam. Dobra? Co to jest? Co to jest? Czemu ta baba siedzi w kącie na zimnej podłodze? Przecież nie może być jej wygodnie. Come on! Chłop został willą? A, fotele to samo co kible. Możesz zawsze sobie podejść, usiąść. O, spoko stylowa ta czerwona. Znaczy czerwona i stanik. A może... słuchajcie, ale nawet jeśli to... Nie sądzicie, że to człowiek jest pijany, to mógłby usiąść gdzieś indziej? O, laska bliźniaczka. Mógłby na jakimś wygodnym, czy... hello there. O, to ja tak tańczę, o tak o. Cześć! Fajna impreza? O, wygląda trochę jak... Deep z chłopaków. Nie wisiałem się, szczerze. No! Ej, trochę jak Bruce wygląda, nie? Czyli po pijaku to chłodna podłoga, podaj wam szklanka, okej. Jesteś mój chłop! Panowasz! Do chłodzenia dobra, niech będzie. Przyjacielu, no bardzo się podoba. Jednak ta praca ma zalet. Znalazłem na tego kumpla. Trze! Mogę o, ciasteczka tam leżą. Czysto whisky, bez lodu. Ale biedny Barek na taką imprezę. No. Do dna. Widziałeś Gordiego? Sorry, nie. Kolejny co ma głosek, Papa Smurf. Jaki chłop wyrezany. O. Czy on tańczył? On tańczył. Pada na mnie. Cześć, szukam Gordiego. Wiesz, gdzie jest? Widziałam go niedawno. Musisz mieć szczęście, by go spotkać. Rzadko kręci się wśród gości. Naprawdę? To po co w ogóle urządza imprezę? Czemu go nie zapytasz? W porządku? To ona. Nie podoba mi się tutaj. Wiesz już wszystko, chcę stąd iść. Nie wiem. To... Jeszcze nie. Słuchajcie, ciężko trafić. Jaki NPC dialog? Typiara sama dobra, chciała ze mną prowadzić śledztwo? Trzymaj się. I mówisz, że okej. Ja robię śledztwo, a ona... Ja chcę iść już. Nie podoba się dla mnie.
Przepraszam! Szukam Gordiego! Widziałam, jak szedł na górę! Zdziwię się, jeśli dziś wieczorem pojawi się jeszcze na dole. Okej, czyli muszę iść na górę. Jestem prywatnym detektywem. Chciałbym pogadać z Gordim Hammerem. Gordy nie chce żadnego. Spadaj. Ale ja muszę z nim porozmawiać. Słuchaj, powiedz mu, że Scott Shelby chce z nim pogadać. Dobra? Weź mnie nie wkurwiaj, kolo. Spływaj. Dobra, muszę ich nastraszyć. No nie! Jeśli chce się widzieć z Gordym Kramerem, muszę się inaczej do tego zabrać. Jak? Może muszę wyjść na zewnątrz jednak? No nie mówcie. No nie mówcie, że muszę iść na zewnątrz. O! Aha, to kibel. Dobra, będzie sikane? O, już nie jest taki zadowolony. Czy tylko w domu lubi tak sikać? Ej, dobra, nie spuszczamy wody, beka. Rączek też nie myjemy. Ale z nas szumowina. No? Widzisz tego gościa? Wiesz, co on tobie powiedział? Co powiedział? Co, Judas? Nie! Jak on tak mógł powiedzieć? Nice. Bitka, dobrze. Mówiłeś coś o mojej matce, ty małpo w tanim gajerze? Myślisz, że co? Że jesteś facet? Jestem większy facet niż ty! Do ciebie mówię, ty małpiszanie! Co mówisz o mojej matce? Wiesz, ode mnie ta... A ja mam chyba iść teraz, dobra. Wiesz, kim jest... No jak ja mam przejść? Nie mogę przejść. Próbuję, w ogóle kamera mi się rozjaśniła. Yashirosha, dzięki za follow, witam na streamie. Dzień dobry. Nie zauważyli mnie. Siema, dzięki za follow. Próbuję naprawić kamerę Beka. No chyba dobrze jest. Dobra. Przyjmijmy, że jest... Nie jest git. Dobra. Okej, gdzie jest mój kumpel? Nie, nie chcę chyba na podwórko jednak, się okazuje. Czy chcę? Chyba nie chcę jednak. Nie ma go. Ale mu za dobro, co zadowolona. Co do tego Kratosa, to twórca starej trylogii, tak powiedział. Ja to myślę, w jaką stronę zmienię Kratosa. Dobra, wrócimy do tego, bo to akurat jest, myślę, że to jest ciekawy wątek. No. Halo. A czyli tu nie mogę. Co, będę musiała szybę wymyć?
Wiecie, czasami to się po prostu zacina. Co jest? Myślę, że Serafia bardziej chodzi o tę krytykę później. Nie samo to, jak to wyglądało w trylogii, tylko to, że twórca krytykuje późniejszą zmianę w postaci. Myślę, tak przypuszczam. Gdzie mam iść? O! Okej. Ej, to mi daje vibe z zdrad, jak był taki odcinek, gdzie żona była lesbijką i przyszedł kumpel i one się przy nim całowały i on płakał, że one z nim nie chcą. Ale ten przeciwieństwo do tamtego się zdaje dobrze bawić. To jest... Maciek, coś, o czym też właśnie chciałam... Tak sobie pomyślałam o tym, ale to mówię, to jak chcę przyjść Heavy Rain... Znaczy, chcę skończyć się Heavy Rain wtedy, nie? Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chcę zadać panu parę pytań. Chłop, wysoko humor widzę. Dobra. Chciałbym wiedzieć, co. Może podejdziemy stało, do tej laseczki, co? Obok, do dwóch laseczek właściwie obok. Spływaj, dobra? Wynocha mi stąd! One? Ja się tam przebawiłam. Czego chcesz? Świadek twierdzi, że młody Joseph Brown wsiadł do pańskiej limuzyny. Wtedy widziano go po raz ostatni. Wiem, że był pan zatrzymany, ale pański ojciec wykonał telefon i sprawę zamknięto. Chcę poznać pańską wersję zdarzeń. Dzieciak się zgubił. Powiedziałem, że go odwiozę do domu. Kiedy policja przyszła, wytłumaczyłem im wszystko i nie wypuścili. Na pewno. Wszystko. Więc raczej nie ma się czym podniecać. W przeciwieństwie do tej bajeczki, co? Co leci? Aha, to taki z pana dobry wujek, że zawsze odwozi pan zagubione dzieci do domu. Pewnie z PDF-em, co? Muszę być dobrym i powiedzieć prawdę. Ja myślę, że nie jest zabójcą z origami, myślę, że z PDF-em, bo jest głupi. Tak mi się wydaje. A zabójca z origami jest... No chyba, że gra. No dobrze. Zabójca z origami wydaje się być inteligentną. Często zabójcy są inteligentni. Ci w sensie seryjni. Zaciągam ofiarę do auta. Topię je w wodzie deszczowej. Potem wyrzucam ciała na odludziu z figurką origami w ręce i... orchideą na piersi. A skąd on zna też, czego może oni podali? Robię to, bo... Ja nie wiem, podają modus operandi? Nie, no nie podają często, bo... Bo naśladowców potem w ten sposób można stworzyć, więc wydaje mi się, chyba nie podają. A może? A może podają błędne? Czy to panu wystarczy? Czy mówić dalej? Albo za dużo się naczytałam i naoglądałam thrillerów. Są chłopaki. Hello, I'm Stańczyk. Wow! O, wow. Dawaj. Dobrze. Bijmy się.
Mogę mu stopę wykręcić, tak zakręcić i ma koło wrot. Oh, fuck. Ten co się śmieje. Prowadzisz niebezpieczną grę, Kram. Jak on się schachał? Pan wie, kim jest mój ojciec? On ma dwubiegunowe, ten chłop. Starczy. Tylko tak oklikał niego po prostu. Tyk, 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 tyk. Pan tu powinien się bać, panie Shelby. Nie ja. Ha ha ha.